W domu małgorzaty Rozenek Majdan około 37 lat nastąpiła rewolucja. Podobno wszyscy domownicy mają zakaz spożywania jednej potrawy. Zobaczcie, o co chodzi. Małgosia Rozenek Majdan prowadzi zdrowy i sportowy tryb życia. Nawet podczas wakacji starała się wykonywać regularne treningi czym chwaliła się na Instagramie. Dobre nawyki próbuje wpajać również synom. Reklama jednak ostatnio to oni zdecydowali. Wprowadzić w domu prawdziwą żywieniową rewolucję. Pociechy goni, czyli Stanisław, 13L i Tadeusz, 9L, postanowiły przekonać swoją mamę i radosława Majdana do tego, by przestali jeść mięso. Moi synowie nie jedzą mięsa. Staś zrezygnował z własnego wyboru. Z kolei ulubionymi zwierzątkami tatka są świnki i nie mógł sobie wyobrazić, że może je jeść. Przez to ja i Radosław też przestaliśmy jeść mięso, zdradziła faktowi gwiazda. Perfekcyjna jest miłośniczką zwierząt i stara się walczyć o ich prawa. Nie wybaczyłaby sobie, gdyby przyczyniła się do ich cierpienia. Celebrytka zdradziła, że udało się jej przekonać nawet rodziców do tego. By przeszli na wegetarianizm, co nie było łatwe. Choć mama na początku nie. Była zachwycona, już przyzwyczaiła się do warzywnych pasztetów, śmiała się w rozmowie z faktem. Rozenek Majdan. Zobacz więcej materiałów wideo.